Dzisiaj, moi kochani, jako pierwsi w Polsce przedpremierowo przetestujemy najmniejszego zadymiarza mitycznego w grze, czyli ślepego szczurka Mo. Ale zanim zaczniemy, szybka przypominajka, pamiętajcie, że trwa konkurs na karne zadymiarski plus oraz na kilka skinów do nowego Henka. Ta osoba zgarnia pierwszy skinek do Henka, gratuluję. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, no to napisz w komentarzu, biorę udział w konkursie. W sklepie z przedmiotami wpisz kod Farel, a być może to właśnie ty zgarniesz karne zadymiarski plus albo nowego skina do Henka. Wyniki ogłoszę już jutro, więc nie czekajcie. Moi kochani, przed państwem nowy mityczny zadymiarz Mo! Mo jest ślepym szczurem, który uwielbia ser i został adoptowany przez Groma. Teraz razem przeczyszczają kible w Starku Par oraz udrożniają rury. Tak bym to nazwał. Moi kochani, jest to najmniejszy zadymiarz w grze i ma przekozacki pojazd. Mo, kiedy odpala swojego ulta, wskakuje w kołowrotek, który napędza ten przeogromny drill. Więc od dzisiaj będziemy na niego gadali drillowiec. Na maksymalnym, 11 poziomie mocy Mo ma 6400 punktów życia, szybkość ruchu szybką. Jego podstawowy atak nazywa się machnięcie łopatą. Mo rzuca kamieniem, który odbija się raz i rozpada na mniejsze kamienie, czyli tak jak kula kaktusowa spajka, okej, podobne coś takiego. Każdy z nich po uderzeniu rozpada się na odłamki, zarówno kamienia, jak i odłamki zadają obrażenia. Okej, obrażenia 1000, zasięg daleki, szybkość przeładowania normalna. Jego super atak nazywa się maszyna Moego, obrażenia 1640, zasięg daleki, ale jak klikniemy drugą zakładkę z maszyną, uwaga, pyk! To teraz punkty życia stoją w miejscu, ale szybkość ruchu nam zwiększa się do bardzo szybkiej i obrażenia z 1000 na 6800, zasięg krótki i szybkość przeładowania bardzo szybka. O kurcze! Czyli jak uderzymy ultimate atakiem w oponenta, zadamy mu 6800. Mocne. Uwaga, moi drodzy, bawimy się w chowanego. Kto wie, gdzie się schował Mo? Zostawia łapkę w górę. No, gdzie on może być? Nie patrzcie na to, że wielki jest zielony napis Scott Farrell na mapie, tylko szukajcie Mo. Moi kochani, spójrzcie, jaki on jest malutki. Jest taki malutki, że się schował za rączkę tego wielkiego bota. Niesamowity zadymiarz. To prawda, małe jest cudowne, ale żeby nie zwiodła was jego wielkość, ponieważ on za chwileczkę może zmienić się przeogromny drill. Ale na początku strzelmy i zobaczmy, ile atakuje. Rzucamy kamieniem. 2000 uderzył, okej. A odłamkami jak uderzamy? Dobra, czyli dwoma odłamkami uderzymy, to zadamy 2000 jakby w osobnym staku. No to teraz, moi drodzy, zmieniamy się w drilla. Zobaczmy, jak możemy użyć ulti. Okej, coś podobnego jak w przypadku Daryla i wjeżdżamy w chłopa. 3, 2, 1, go! Boom! 1640 i 3280. No dobra, czyli nie dość, że jest uderzenie naszej maszyny, no to jeszcze później dodaje damage, wyskok z podziemi. No dobra, tak to działa. Na ile razy nabijamy ulti? Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, około 5. I co? Wskakuje, nabił mi się ulti i teraz jak nacisnę ulti, to co robię? Aha! Powracam do pierwotnej formy. Ciekawe, no dobra, ale jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi. Nabijmy sobie ulti. Czy możemy przejechać przez ścianę, na przykład taką? Patrzcie na to. 3, 2, 1, let's go! Boom! Okej, on przejeżdża przez ścianę, widzowie. To może być mega wkurzający zadymiarz. Posłuchajmy sobie jeszcze jego dźwięków. O, snake, snake, squink, squink. Every day I'm shoveling. Every day I'm shuffling. Kozackie. Jest to oczywiście inspiracja z pewnej piosenki, z pewnością ją znacie. Mega śmieszna postać. Dobra, moi drodzy, teraz sprawdźmy sobie pierwszy star power oraz gadżet. Pierwszym gadżetem jest nielegalne wykopki. Mo wykopuje pożyczone dobra i zwiększa szybkość super doładowania. Co znaczy pożyczone dobra? Nie rozumiem. O 50% na 5 sekund. Kupujemy. I pierwszy star power nazywa się skaczące kamienie. Podstawowe ataki Moego odbijają się więcej niż raz. Zasięg ataku pozostaje taki sam. Okej. Odblokowywujemy. Z racji tego, że nie kumam, o co chodzi z gadżetem, uderzmy sobie na początku w bota z bliska. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery razy uderzyłem, mam pół ulti. Czyli jak dam gadżet, uderzę dwa razy, będzie full ulti. Uwaga. Raz. Okej, już wiem, na jakiej zasadzie działa gadżet. Czyli chcemy sobie nabić szybciej ulta, używamy gadżetu, a następnie puszujemy przeciwników. Teraz gramy, moi kochani, tryb starcie z tercetem, czyli tryb, w którym gra aż 12 graczy, podzielone na 4 drużyny po 3 osoby i jest to tryb z największą ilością graczy w grze. Jest to tryb oparty na trybie solo showdown, tylko że tutaj gramy w trójkę, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Lecimy na środeczek, wyjaśnić jakiegoś oponenta.
Na maksymalnym poziomie mo. No dobra, to wyjaśniłem. Powiem wam tak, ten zadymiarz naprawdę jest słaby. Pomimo swojego maksymalnego poziomu. 3, 2, 1, do resp się, go! Od razu, cuby. Gadżet. Drill! O, uciekał. Bayron, drill! Dostał! Let's go! Ale zadyma! Ale nie trafiła! Leszcz! No i dobra. I co teraz mam z tą Piper zrobić? Ja wiem, że ty mnie ściągasz na plombę. I zaraz pewnie poczuję twój gniew. Padła! Uciekam! Dobra. Gadżet! Szybko i we Franka! Nie trafiam! Dobra! To nie będzie wcale takie proste trafić chłopa! Widzowie! Jeżeli zadymiarz jest w ruchu, to musisz wyprzedzić jego ruch! Dobra, porobiony. O kurcze! Dostało nam 18! Szybko! Uciekamy! Żyję! Muszę wziąć ich z zaskoczenia! Tam jest kruk! Leży kruk! Bomba! Porobiony! Pięknie! No i w taki sposób można grać tym zadymiarzem, czyli wyskakiwać jak gumka z gaci zza krzaków i później wyjaśniać typów. Okej, okay. On stunuje. Plomba! Padam! Respcie się! Ziomeczki, respcie się! Dobra, raz, dwa, trzy. Padam! Uciekam! Pokonałem jeszcze ją! Nie wytrzymam! Dobra. I drill! Let's go! No i to był finałowy atak, dobra! Mega ciekawa postać, ale w trybie solo będziemy płakać, jak będziemy ją grali. Więc zróbmy to, zagrajmy następny mecz w trybie solo. No to teraz odblokujmy drugi gadżet i Star Power. Zaczynamy od gadżetu, a drugi gadżet nazywa się Diamentowy Koleś. Ładunki na mecz 3 i nie ma żadnej informacji na temat tego gadżeta. Ale mam tutaj w briefie napisane, że ten gadżet nazywa się Wyścig Szczurów. Mo odskakuje na krótki dystans swoją wiertarką, niszcząc przy tym ściany. Sprawdźmy, czy na pewno tak działa. Teraz odblokujmy drugi Star Power, który nazywa się Mandat. Maszyna Moego ma większą prędkość ruchu podczas wiercenia pod ziemią. Kupujemy. Let's go. No to lecimy z trybem starcie solo. Zobaczymy, jak nowy zadymiarz poradzi sobie przeciwko innym zadymiarzom w solóweczce. Dobra, ale o co chodzi? Nie mam aktywnego gadżetu, czyli rozumiem, że muszę pierw nabić sobie ulti, żeby móc używać gadżetu. Dobrze. Bardzo długo... Otwiera skrzynki, Moe. Raz. Dostał. Okej, okay, Stu. Raz, dwa. Okej! Okay, mamy dwa power cubesy, więc kozacko. Pyk. Let's go. Tą postacią będzie trzeba na początku na pewno kampić w krzakach. Żeby nie paść jak najszybciej, tylko zdobyć i odblokować drilla. Dobra. Jest strzelka. Pyk. Dostała. No i co? Mogę pod wodą normalnie? O! Tu był chłop? Czy mi się wydawało? Tam był jeszcze chłop chyba, jak wyskoczyłem, czy nie? Raz, dwa, trzy. Uciekam. Cztery. Pięć. Sześć. Okej. Okay. Drill? Aha. Odskakuje! Okej. Czyli ten gadżet polega na tym, że po prostu uciekamy przed przeciwnikiem. O kurczę, nani 9. To nie będzie proste. Raz, dwa, trzy. Nara, nani! Nara! Bomba! No nie, tak! Jeden strzał wystarczył i bym miał drilla. Okej, zagramy jeszcze raz, ale tym razem trójeczki tak zwane. Starcie z tercetem. Otwieramy szybciutko skrzynki teraz. Nani jest ze mną w drużynie. No dawaj! Muszę jakoś wymyślić fajny sposób na otwieranie tych skrzynek w szybszy sposób. To jest niemożliwe, żeby tak po 1000 uderzać tylko. Dobra, pierwszy power cube. Strasznie ciężko. To idzie. Dobra. Raz, dwa. Okej. Okay. O, co ten gaz tak trafia? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, szelka dostała. Nice. 9 power cubesów, 10 tysięcy życia. Można grać. Aha, ta Bonnie ma 10 tysięcy życia na, kurczę, 3 power cubesach. To fajnie. Dobra. No i wjeżdżamy drillem. Dwóch na raz! Aj, prawie było. No i patrzcie, odskakujemy gadżetem. No, czy ja wiem, czy ten gadżet jest taki fajny i przydatny? Chyba raczej rzadko będzie używany.
Mi się wydaje, że to jest strzeli w krzakach i atakuje mojego El Primo, który jest na awku. Tak. Świetnie. O, meg. Bomba. 10 meg. Dobra. Meg na 10 ma dużo HP. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie ją pokonać moim drillem na hita. O nie, 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 nie zabijajcie jej, nie zabijajcie jeszcze jej. Ja tu robię taki atak kozacki. 3, 2, 1, go! Bum! O, zostało jej tam 300 HP tylko. Dobra. No to teraz zróbmy najlepsze połączenie Star Power oraz gadżetu. Moi kochani, Mo ma jeszcze dostępny nowy skin, który nazywa się Serowy Mo i będzie wyglądał w taki sposób. Jego samochodzik, jego drill zmienił się na bardziej żelazny, z drewnianego i ma teraz zamiast wiertła serek. Bardzo fajny skinek, wybieramy. No i moi drodzy, spośród dwóch pierwszych gadżetów wybrałbym na pewno nielegalne wykopki, ponieważ sobie naładujemy szybciej ulta, kiedy atakujemy przeciwników. A z Star Powerów raczej wybrałbym... Jakoś nie zauważyłem tego, żeby ta maszyna szybciej się poruszała pod ziemią, kiedy mamy drugi Star Power, więc raczej zostałbym przy pierwszym gadżecie i Star Powerze. No to spośród map wybierzmy sobie jakąś ciekawą, pokażę wam, jak wyglądają te mapy. Na przykład tak będzie wyglądała mapa 3x3. Kolejna jest taka, kolejna taka, wdychę się nazywa, okej. Okay. O, jakaś gwiazdeczka, tu takie oddzielenie rzeką i coś takiego, może tą mapę. W tym meczu, moi kochani, mogę zabijać tylko i wyłącznie przy użyciu drilla, więc na początku nabijamy ulta i wjeżdżamy, rozjeżdżamy. Zobaczymy, czy nam się uda i ile nam się uda zrobić fragów w trybie 3x3, znaczy w trybie 3x12. No gdzie są wszyscy, dobra, jest oponent, raz, dwa, trzy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Nie bój się, nie! Pan Pe! Bomba! Uciekam! Nie było fraga, ale lipa. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie, 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 dajcie mi spokój. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pięć! Go! Dostała, leży! Leży, 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 porobiona. Pierwszy frag. Wow, kolcik, kolcik, kolcik. Raz, dwa. Dawaj, 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 potrzebuję jeszcze ulti! Dostał! Cofam! Nie zabijam go, nie zabijam go. W sumie już jestem mocny, 9 power cubesów, to całkiem nieźle tam atakuje. Nie, no 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 nie! Nie mogłem go zabić, bo tak się umówiliśmy. Dobrze, zrespił się, na szczęście Lola się zrespiła! Chowaj się, chowaj się! Nie, nie, nie padaj, nie padaj, chowaj się. 5, 4, 3, 2, 1, nie idź tam! Stoj, 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 stoj! Dobra, jestem! Widzowie, patrzcie, jak teraz się rozjeżdża. Gdzie jest ten Colt? Tutaj. Obijamy. Raz, dwa, trzy. Drill! Bomba! Przeżył! 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 Nie wytrzymam! Przeżył! Nie wytrzymam! On to przeżył! Jakim cudem? Uciekam! Ludzie! Raz, dwa. Nie, 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 nie. Błagam, 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 błagam! Zrespcie się! Zrespili się! Uciekajcie teraz, Mortis! Nie, no, uciekaj! Dobrze! 8, 7, 6. Lola, stój, 5, 4! Widzowie, kasztany to są takie, że nie mogę patrzeć. Jeszcze raz. Dobry meczyk, ale oni tego nie wykonali. Kogo ja miałem w drużynie? Mortisa i Lolę? Ach. No dobra, kogo mam w tym razem w drużynie? Bo challenge cały czas trwa. Rico i Chester, może być. Lecimy. Raz, dwa, dobra, 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 bo zabiję ten Rico. Rico już chyba nie żyje, tak? Nie, żyje jeszcze, dobra. Bomba. Dwóch naraz, dwóch naraz! Go! Let's go! Dwie bomby naraz, ale siadło! Jazda! Okej, okay. Mandy, raz, dwa, nie trafiam. Trzy, cztery, pięć. Okej, okay. Ja go zaraz łapię, ja go zaraz łapię na ulti. Jest ich dwóch, jest ich dwóch! Bomba! Dostał, dostał, dostał! Uciekam! Ucieczka! Trzeci frag z drilla, kozak. Raz, dwa, trzy! Nie trafiam nic, nie trafiam, ale lipa. Ale lipa, miałem gadżet aktywny. Dobra, pokonałem tego Colta? Tak, Rico go porobił. Dobra. Gadżet! No, nie trafiłem, niedobrze. No i jeszcze mam jedno użycie gadżetu tylko. Jest Nita 7. I gadżet. Dobra, 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 czy ja? Tak, zabiłem ją! Niedobrze, poczekamy, aż się zrespi, ona musi wrócić. Za mocny jestem, 17 power cubesów, to już jest po prostu za dużo. Dobra, trzy fragi tylko, bo mi boty resztę dojechały. Obejrzałeś film do samego końca? Nie zapomnij napisać w komentarzu, biorę udział w konkursie, bo do zgarnięcia masz nowy kozacki skin do Hanka. Na dzisiaj to było tyle, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!